Head of Sandwin and ringleader of Iago. Mhm, to jest mój cel. Pieniążka włożyć. Okej, dobra, dość tutaj się wkurza, chyba że tego użyłem. Dałoby się otruć w takim razie to jedzenie, które tu jest. Zróbmy to w takim razie. Sobie otrujmy to. Wziąć, schować do szafy, niech sobie odpocznie. Zatrzymuję się tuż pod żyrandolem. O, jak ciekawie, bardzo, bardzo ciekawie. Czy to jest ten moment? Ciekawie. Idziemy z ciałem po schodach. Mam nadzieję, że gościu nie umrze. Aha, w sercu? Aha, okej, dobra. Oj, zobaczymy. O kurde, tutaj są. Oj, ja. Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj ponownie gramy sobie Hitmana. Tym razem będziemy sobie grali w Hitmana 1, tak jak ostatnio mówiłem, ponieważ prolog już skończyliśmy. No i myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy od razu zacząć, ponieważ mam tutaj od razu pierwszą misję. No i z tego co widzę, będzie ona w Francji, w Paryżu. A nasze cele to jakiś miliarder i modelka, tak jak sobie wcześniej już przejęłem ich opisy. Tu jest tak napisane. No i myślę, że będziemy mogli sobie od razu przejść do misji. Tutaj jest ogólnie wszystko, co mam ze sobą. Całe plany tego, gdzie się respimy, co ze sobą nosimy i ogólnie nasza broń. Tutaj mam oczywiście trzy poziomy trudności. I ja myślę, że możemy sobie pójść z Professional, bo ja się nie poczuwam na Master, tak szczerze mówiąc. Zawsze wybieram te najtrudniejsze poziomy trudności, ale myślę, że tym razem nie będę przesadzał za bardzo, bo może się to skończyć trochę słabo. Nie chcę tutaj spędzić 3 godzin na jednej misji. Dlatego myślę, że Professional będzie dobrym poziomem trudności dla mnie. Bo Casual będzie, myślę, że trochę zbyt łatwe. Ja lubię jednak wyzwanie jakieś mieć. Może się okazać, że Professional będzie zbyt łatwe, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie ta misja wyglądała, bo zapowiada się całkiem ciekawie. Dużo ciekawiej niż ostatnio. Ogólnie dopiero pierwsza misja i już dają mi na wyzwanie jakiegoś miliardera do zabicia jedną z najbardziej ikonicznych modelek ostatniej dekady, przynajmniej tak było w opisie, więc welcome to Paris 47. Zobaczymy. The show is just about to start. This is the red carpet event of the season and the guest list is a veritable who's who of the global fashion elite. You will find Viktor Novikov basking in the spotlight, while Dalia Margolis hosts the heavily guarded auction on the second floor for a group of Iago's top customers. Now, event security will keep a watchful eye on any suspicious activity. But I trust your timeless look shall fit right in. Good luck, 47. Więc mamy wprowadzenie. I wychodzi na to, że zanim długo tutaj odbędzie się jakieś show dotyczące właśnie mody i tych celebrytów, jak tutaj są. Na szczęście nasz wygląd nie wzbudza żadnych podejrzeń, więc nie będzie nam tutaj ciężko się przedostać do środka. I myślę, że nieźle możemy się zblendować z osobami, które tutaj są. Nasze z tłumem. Od razu myślę, że moglibyśmy sobie wejść. Tu mnie nawet zapraszają. Mamy te cele tutaj pokazane. Hala wejściowa. That is Viktor Novikov, head of Sandwin and ringleader of Iago. Quite the resume. To jest mój cel. Viktor Novikov. Okej. Okay. No ciekawie. A pleasure. Make sure to join Dalia and I for a drink later. There's someone we would like you to meet. Mm-hmm. Now, hold on. He's what? Obserwujemy go trochę. Excuse me, Congressman. Urgent matter. Do enjoy your evening. Jestem ciekawy, gdzie on sobie pójdzie. Goddamn artists. What the hell is he doing now? Ciekawe, czy mogę wejść na górę, chociaż patrząc na to, że tam nikt nie idzie i ogólnie stoją tam straże, to raczej on tam ten wstręt zbroniony, ale na razie pójdźmy sobie tutaj i obczajmy sobie dół, bo ogólnie mapa jest no bardzo duża i wydaje mi się, że opcji tutaj będzie naprawdę dużo na załatwienie tego. Już mi tutaj chyba z 10 pomysłów do głowy przychodzi. Tutaj są jakieś pokazy mody od razu grane. No ciekawie, typowa Francja. Teraz możemy sobie wejść tutaj, może. Chyba nawet mogę tutaj wejść. Okej. Okay. Pełno tu ludzi. To jest dosłownie tłumy, tu są nawet za kulisami. Ale za to tutaj? No, tu jest coś ciekawego.
Okej, okay, tu już mi się pojawia pierwsza opcja jakaś. To jest jakiś pracownik, więc myślę, że moglibyśmy sobie go ogarnąć już i wziąć go sobie tutaj w strój. Bo jak ja tam podejdę, to on mnie zauważy, mimo że rozmawiam przez telefon. Myślę, że możemy spróbować. Tutaj go wziąć. Tutaj. No i mamy, tak, gra nam podpowiedziała, świeże przybranie. Raz bym sobie go tutaj wziął, bo tutaj od razu jest skrzynka obok, więc no mamy ułatwioną sprawę. Dość mocno. I od razu nam ekspat. Tu możemy zniszczyć szybę, tylko że po to, żeby wziąć broń. To znaczy taką broń, która jest tutaj, rozumiem, jako prop. Dlatego tu kolejne jest jakieś przebranie, ale mam już je aktualnie. No ciekawe, czy ktoś może tutaj rozpoznać. Chyba tam jest jakiś guard, który może mnie ten rozpoznać, ale tak to chyba nikt z tych ludzi tutaj. Nie wiem, co mogę z tym zrobić. O, mogę sobie tutaj pieniążka włożyć. Aha, okej, okay, dobra, czyli to jest taka interaktywna makieta jakby. Okej, dobra, ktoś tutaj się wkurza, chyba że tego użyłem. Dobra, nieważne. Sprawdzę sobie, czy mogę tu wejść. Nie wiem, szczerze. Nie mam pojęcia, ale pójdźmy sobie tu i ogólnie obczajmy teren. Widzę, że mają też piwnice, więc to jest ogólnie bardzo ciekawie. Tam w tej piwnicy na pewno są też bardzo ciekawe rzeczy do zwiedzenia. No, muszę przyznać, że ta misja może być trochę bardziej wymagająca niż prolog. Tu od razu mamy też, możemy wejść sobie na dach chyba, czy tam po prostu na pierwsze piętro. Też coś mamy. Mamy ręcz i... O, i mamy od razu trutkę, która też nam się pewnie przyda. Więc od razu sobie zgarniam itemy. Mamy zamkniętą bramę do... jakby na ogród. A tutaj mamy jakiś helikopter. I tu mi od razu trzymają z dala. Tam jest ktoś, kto może mnie rozpoznać. I kto robi zdjęcie, tylko że jakaś gwiazda jest kolejna. Albo jakiś tutaj kierownik. No weźmy sobie tutaj. Tutaj też jest całkiem ładnie. I mamy tutaj... Możemy sobie zrzucić to, ten żyrandol na dół, to na pewno. Bo tutaj jest taka opcja. No zastanawiam się, jakie przebrania potrzebuję, żeby móc wyjść na pierwsze piętro. Jestem prawie przekonany, że mnie nie wpuszczą w ten sposób. Też można sprawdzić, czemu nie. Dobra, tam nie chcą mnie, bo gościu mnie tam wyproszył stamtąd. Wyprosił mnie stamtąd z tego pomieszczenia. To jest jakaś kuchnia czy coś takiego. No, można byłoby nieźle z tą trutką pokombinować tutaj na pewno. Zastanawiam się, czy jakbym się tak przekradł, to czy by mnie zauważyli. To jakiś gościu jest, więc chyba tak. Mamy też toaletę od razu. Można zwrócić uwagę tego gościa i się tam jakoś przekraść do tego jedzenia, żeby je otruć. No, myślę, że to byłaby ciekawa opcja. Ja bym sobie tutaj save'nął grę od razu. To jest niezłe miejsce na save'a. Save'nijmy sobie w takim razie. I tutaj save'nąłem. Myślę, że czemu nie? Zróbmy to. Kręćmy kran. Gościu tutaj zaraz przyjdzie. Żeby go rozproszyć, to on powinien tam wejść do środka teraz. I teraz wejdźmy sobie tutaj. Niezauważenie. Udałoby się otruć w takim razie to jedzenie, które tu jest. Tylko musi się odwrócić ta baba. No właśnie. Zróbmy to w takim razie. Oczywiście tym. Sobie otrujmy to. Easy. Dobra. Wychodzimy i wstajemy. No i jedzenie mamy już otrute. Więc teraz poczekamy, aż tutaj ktoś sobie przyjdzie i to zje. A ja wezmę sobie jego przebranie z wielką chęcią. Jak już pójdzie do toalety. Tak jak widzieliście to w ostatnim odcinku z prologu. We wstępie. Myślę, że to jest oryginalny sposób na to, jak zdobyć ładne ubranie za darmo. O, tutaj też jest trespassing, więc nie mogę tutaj wejść. Więc myślę, że widzimy się już, jak ktoś tutaj przyjdzie i się i tego spróbuje. Przy okazji, tak przechodząc sobie tutaj w okolicy, znalazłem jakiś śrubokręt i coś ciekawego. State schedule. To nam się przyda chyba, bo możemy sobie dzięki temu ogarnąć, kiedy oni tutaj przyjdą na tą scenę, te nasze ofiary. Okej, okay, nasz cel idzie już, jak widać. Bardzo śmiałym krokiem wchodzi tam do tej kuchni. Zobaczymy, czy mu będzie smakować. To znaczy, nie wiem, czy akurat cel to zjadł, chyba jego ochroniarz. Okej, okay, skosztował. Zaraz powiem pójść do toalety i go ogarniemy. Oj tak, kogoś tutaj brzuszek boli. O, tam pani się zdziwiła. O co chodzi? Ten pójdzie tutaj do tej toalety, tak myślę. No i będzie łatwa sprawa, nie? Łatwa piłka teraz już. Też tu jest lustro, więc mam nadzieję, że to nie będzie problem. Okej, okay, no i łatwo. Zamykamy drzwi. Dobra, zamknięte drzwi. No i ja bym sobie ogólnie nie eliminate, tylko bym sobie go wziął, udusił. Żeby nie, jakby nie powodować tych kolejnych ofiar. Nie eliminować nikogo, tylko po prostu sobie go tutaj rozebrać. Hehe. I wziąć, schować.
do szafy, niech sobie odpocznie. No i w ten sposób jesteśmy już prywatnym ochroniarzem naszego miliardera, którego mamy zdjąć, więc nie powinien nas poznać. Czy jest ktoś, kto mógłby nas rozpoznać? Okej, czyli tylko ta ofiara moja jest w stanie mnie rozpoznać. No bo zna swojego ochroniarza osobiście, ale dzięki temu ja myślę, że mam większe prawa, jeśli chodzi o wstęp do różnych pomieszczeń, bo de facto jestem ochroniarzem, więc i to jednym z takich ważniejszych ochroniarzy, więc myślę, że widzimy się, jak odkryję jakieś ciekawe pomieszczenie, do którego będę mógł się dostać. Ja odniosę sobie za nim pójdę i zobaczę, gdzie on idzie, tak żeby on mnie zauważył, bo on łatwo może mnie rozpoznać. Ma dość czuły wzrok, że tak powiem, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Łatwo może znaleźć mnie nawet, jak tylko lekko do niego podejdę. Więc trzymam się z pewnym dystansem, ale muszę ogólnie odkryć jego ścieżkę. I jak tylko wejdzie w jakieś miejsce, do którego nie powinien, to będę mógł mu zrobić krzywdę. Okej, gościu przychodzi tutaj. I zatrzymuje się tuż pod żyrandolem. O, jak ciekawie, bardzo, bardzo ciekawie. Czy to jest ten moment? Czy to może nie jest ten moment, bo tutaj są ludzie. Trzeba byłoby ich jakoś rozproszyć, albo chociaż wyłączyć światła. Nie wiem, czy to jest możliwe, bo wątpię, żeby te wszystkie światła były podłączone do jednego generatora jakiegoś. Musiałbym pójść do piwnicy i sprawdzić, czy mają te bezpieczniki, bo tak to tego nie załatwia. To nie jest takie proste, jak w przedszkolu. Wiesz, po prostu spuszcza na jego żyrandol w samym środku i centrum uwagi. Albo ewentualnie zwrócić ich uwagę tym alarmem. Też on wtedy się rozproszy, podejrzewam. Nie będzie takie proste. No pokombinujemy ogólnie. Znalazłem piwnicę i myślę, że to będzie dobre miejsce do tego, żeby poszukać jakichś bezpieczników czy czegoś takiego, żeby móc ewentualnie odciąć im prąd. Dzięki temu będę mógł zrobić naprawdę wiele, jakby się to tylko udało. Ja tutaj mam wszędzie wstęp jako ochroniarz. Nikt mnie tutaj nie poznaje, to jest też dużym plusem. Więc jeśli tylko się tutaj rozejrzę i jak coś znajdę, to się widzimy. Okej, więc chodzę sobie tak tą piwnicą i nagle znalazłem pomieszczenie ochrony. Z kamerami, ze strażnikami i to wszystko z piwnicy, więc bardzo ciekawie. I ogólnie mam tutaj dość sporo opcji, bo najpierw mam tutaj Destroying Evidence, mogę od razu zniszczyć w ogóle jakby nagrania z kamer, też lepiej tego nie robić na ich oczach. Tutaj mogę sobie od razu coś przeczytać. Evacuation Plan, od razu mi to pokazuje kolejne opcje, jakby protokół ewakuacji, że jakbym tutaj odwalił jakiś ten akcję, no to od razu będę wiedział, kto gdzie jest i w ogóle o wszystkim będę wiedział od razu, więc to też mi pomoże w świadomości tego, gdzie będzie moja ofiara, jak odpalę jakiś alarm czy coś takiego. Tutaj mam też broń, którą chyba mogę wziąć nawet bez ich pozwolenia, czyli de facto ich rozbroić trochę. Ale to nie jest mi aktualnie potrzebne, bo nie zamierzam tutaj robić jakichś dymów ogromnych. Postaram się to zrobić na cicho, mimo wszystko. No i też wcześniej tam znalazłem bezpieczniki, tylko ja nie jestem pewien, do czego te bezpieczniki są, czy one są do jakby, co one zasilają, bo one nie wyglądały na jakieś bardzo duże, więc ogólnie to sam nie jestem pewien, czy da mi to coś. Tutaj też mamy od razu jakąś taką jakby kuchnię i jakby tutaj ofiara zeszła, to też mogę jej zrobić krzywdę łatwo. Mogę zatruć jedzenie ogólnie. Znalazłem też nową trutkę, więc od razu mam. No i trzymam też w ręku butlę z gazem, tak na wszelki wypadek. No i mogę od razu wyłączyć ten fusebox. Zobaczymy, co to zrobi. Bo ja chętnie bym sobie tutaj zapisał grę i zobaczył, co mi to da. Zaraz się przekonamy. I wychodzi na to, że przyciągnął tu uwagę jednego z strażników. A to powoduje, że mogę też ogarnąć to. No i ogarnąłem. Zniszczyłem kamery, więc teraz kamery ogólnie są zniszczone i wyłączyłem mi cały system jakby zabezpieczeń. Myślę, że mi to pomoże. Ciekawe, czy się zorientują, ale nie wygląda, jakby mieli się zorientować. To już mi mocno ułatwi misję. A teraz idziemy na górę i zobaczymy, jak będzie można łatwo załatwić naszą ofiarę. Dzięki temu, co udało mi się osiągnąć. Okej, z tego co widzę, nasza ofiara wyszła już na scenę, więc... Ciekawie. Jako, że nasza ofiara jest na scenie, to ja myślę, że wyjdę sobie tutaj na górę i zobaczymy, czy będę w stanie im coś zrobić. Po tym jak ktoś może rozpoznać, więc ja się może odsunę. Tu też jest kolejna osoba, która może mnie rozpoznać. No tu się kilka tych strażników takich pojawiło, którzy mogą mieć jakieś podejrzenia. Okej. Właśnie wziąłem jakiś zdalny przełącznik do fajerwerków. Nie wiem, czy mi się to przyda, chociaż brzmi bardzo ciekawie i ogólnie to brzmi jak kolejny ciekawy sposób na śmierć dla naszej ofiary. Więc zobaczymy, gdzie są te fajerwerki i kiedy będziemy mogli je odpalić. Jak się przechadzałem w okolicy i znalazłem tu jakąś kolejną notatkę z planem fajerwerków. Jako, że wziąłem ostatnio ten remote, to myślę, że byłoby ciekawie sobie tutaj obczaić, co tu mamy. Kucam, bo tutaj są kolejni strażnicy, którzy mogą mnie rozpoznać. I właśnie sobie obczaiłem to, ten plan fajerwerków. No i teraz zastanawiam się, gdzie iść, ale myślę, że nie było mi jeszcze na samej górze. Więc bardzo chętnie sobie tam poszedł, więc zobaczymy, czy się uda.
ogólnie tam wejść. Żeby dostać się na górę, to muszę znaleźć sobie jakieś inne przebranie, z tego zauważyłem, bo są dwa wejścia i przy obu dwóch wejściach są strażnicy, którzy mogą mnie rozpoznać, więc muszę sobie zdobyć kogoś innego tutaj przebranie. Nie wiem tylko kogo, nie wiem czy tego gościa się płaci zdobyć przebranie, czy nie wystarczy ono. Też nie widzę tu żadnego pojemnika, żeby schować jakby pozostałość po ubraniu, że tak to ujmę. Myślę, że będzie można spróbować sobie z tym inżynierem, czy też robotnikiem po prostu zwykłym, bo tam na dole zauważyłem szafę, do której można byłoby sobie go schować później, więc spróbujmy. Mam nadzieję, że nikt nie będzie przechodził przez te schody w tym czasie, jak go będę ogarniał. No i teraz mnie już nie poznają, na szczęście, jak widzicie. Nie ma kropki nad ich głowami. No, ale teraz czeka mnie przeprawa z tym ciałem po schodach, bo ta szafa jest na samym dole. Więc, no, za chwilę się widzimy. Idziemy z ciałem po schodach. Mam nadzieję, że gościu nie umrze przez to, że co chwilę się obije o każdy schodek. Dobra, mamy już szafę. Gościowi się nic nie stało oczywiście. Cały i zdrowy. Może tylko kilka śniaków będzie miał, ale tak ogólnie to jest git. No i wracamy na górę. Zobaczymy, spróbujemy tam pójść na te drugie piętro i obczaić je, bo w ogóle tam mnie nie było jeszcze i muszę sprawdzić, co tam jest, bo bardzo mi to ciekawi. Co może być tam ciekawego takiego, że jest ono strasznie tak chronione. Na pewno jest tam coś, co mi się przyda do ukończenia misji. Tym bardziej, że w tym całym Intelu tutaj. Wszystko wskazuje na to, że fajnie byłoby się dostać na samą górę. Tak mi się wydaje. Zobaczymy ogólnie. Okej, oni mnie nie chcą wpuścić jako inżyniera. Więc spróbujemy się tam dostać jako ktoś inny. Muszę tylko wykombinować jakieś przebranie inne. No i zaraz się widzimy. Jednak, kurczę, nie chcą mnie wpuścić, więc zobaczymy. Tak, przechodzę już od jakiegoś czasu i się rozglądam tutaj w tym pałacu całym i wszedłem sobie do jednej z toalet i widzę tutaj jakieś zaproszenie i wygląda na zaproszenie VIP-owskie. Sprawdziłem sobie też w Intelu i wychodzi na to, że może mnie wpuścić chyba na górę, tak mi się wydaje, bo tam byli ludzie, w sensie strażnicy, którzy bardzo jakby twardo stali przy tym przejściu i bronili go na te schody. Myślę, że z tym zaproszeniem może być mi łatwiej, też pewności nie mam, trzeba to sprawdzić. Dlatego zaraz sobie to sprawdzimy i widzimy się już przy tym przejściu. Spróbuję tam dotrzeć. Więc jestem już tutaj przy jednym z przejść bocznych i myślę, że... Okej, dobra. Mogę im pokazać zaproszenie moje, które znalazłem w toalecie. Zobaczymy, czy mnie wpuszczą. Okej, dobra, chyba mogę wejść. Mogę wejść, okej, dobra. Co tu jest? Mogę przechowywać swoje rzeczy. Okej, dobra, ciekawie. Czy to znaczy, że będą mnie przeszukiwać? Bardzo ciekawie, no nie wiem. No dobra, może schowam swoją broń tutaj. O, kuźwa, ten gościu prawie to zauważył. Dobra. Okej, dobra, ja może to tam schowam, bo tak patrzę, tutaj jest strasznie dużo tych ochroniarzy. Ja się boję, że nie będą przeszukiwać za chwilę dosłownie. Mogę pokazać im od razu tam przepustkę. Dobra, nie przeszukują mnie. Dostałem achievementa jakiegoś kolejnego. Zaproszony. Pójdźmy sobie na górę w takim razie i zobaczymy, czy będę mógł w końcu tutaj przejść. Bo trochę mi to zajęło, żeby znaleźć sposób, żeby się tutaj dostać. Przeszukałem przeciwnicę od dół. No ale znalazłem tą jedną toaletę, w której było to zaproszenie i... Może dzięki temu będę mógł w końcu wejść na górę? Aha. Search you? Aha, okej, dobra. Dobra. Oj. Dobrze, że schowałem ten pistolet jednak tam. Uff, dobra, gość mnie wpuścił. Nie mam nic podejrzanego. Na szczęście. Nawet mam kamerę, nie wiem po co mi to. Use kamera? A mogę nagrywać, zoomować. Ciekawie. O dziwo mnie wpuścił. Dobrze, że schowałem tą broń moją wcześniej tam, bo to byłoby przypał mega ogromny. Chciałem wyczytywać od razu. Bo co chwilę sobie też robię save'y tutaj, żeby nie stracić nic. Co jakiś czas. No więc jestem ciekawy, co tutaj jest na tej górze. Nie wiem, czy to też muszę mieć te zaproszenie chyba. Nie potrzebuję, mogę wejść od razu. Ale aktualnie jestem VIP-em. Tu też mogę wejść? Też mogę wejść. Ale ciekawe miejsce. Nie powiem. Bardzo ciekawe miejsce. Sprawdźmy sobie w ogóle jeszcze raz ten Intel. Ja sobie sprawdzę. Myślę, że będziemy mogli sobie tutaj posprawdzać, co tu jest. Tutaj mamy jakiś balkon. That is Dahlia Margolis, supermodel turned spymaster. Okej, dobra. Nagle się odpaliła baba, która mi zaczęła gadać. Nie wiem czemu, ale spoko. Przyszła sobie tutaj ta cała modelka. So, you accept my offer? No, sir, you can't come through here. Okej, tu oczywiście nie mogę wejść. Nie jest nic dziwnego. Tutaj chyba mogę wejść. Tu mogę wejść.
Dobra, bo to nie ze wszystkich oczywiste, gdzie ja mogę wchodzić. Chyba tutaj też nie mogę, bo to jest jakby nie dla publiczności. Tu mogę za to. A jednak nie mogę tutaj. Wejść. Okej, okay, na szczęście mi nic nie zrobili. No to tam wszedłem, bo to nie jest takie jakby oczywiste, niby. Czasem mówią, czasem nie mówią, czy mogę wejść. No dobra, to ja sobie tutaj ogólnie popczajam, co tu mamy. I zastanawiam się, co robić dalej. No więc ja już sobie trochę pochodziłem, mam ten cały remote oczywiście z sobą i jak sobie tak sprawdzałem tutaj wszystkie cele, jakie mam i ogólnie sposoby zabijania, no to tutaj mam napisane, tutaj miałem ogólnie całą ścieżkę z tymi fajerwerkami całymi i teraz patrzę, że jest mission story completed, więc ja nie wiem, czy to czasami nie jest już moment, w którym mógłbym to zdetonować tak naprawdę, bo wcześniej miałem ogólnie, tak sobie zauważyłem, czytałem sobie poprzedniego save'a i sprawdziłem, że on mi kazał też jakby zdobyć ten remote, więc wydaje mi się, że o to chodzi właśnie. Nie wiem, gdzie te fajerwerki do końca są, no ale myślę, że to byłby dobry moment, żeby je odpalić. Więc myślę, że można nacisnąć już detonate. Zobaczymy. O kurde, tutaj są. O siulu. Oj ja. Ho. Ciekawie. Nie powiem. Ale ciekawie. Co się porobiło? Widzą ofiary? W ogóle jak z ofiarami? Nie wiem. Przyszła do baba tutaj do mnie. Akurat na ten sam balkon, na którym byłem. Okej, no to fajerwerki sobie lecą. Jest pokaz fajerwerków, które podejrzewam przedwczesny, ale nie wiem dalej co z ofiarami. Teraz. Aha, okej, dobra. Aż. O kurde. Twarz. O kurde. Ja tak patrzę, patrzę gościu spodnią, nie? O kuźwa mać. Ups. Znaczy, fajnie. Dobra. Ja może pójdę do wyjścia na tym etapie. Bardzo ciekawie. Searching, oj. Nie, czy mnie poszukują, czy nie? Chyba nie, bo w sumie oni mnie nie widzieli, że ją wypycham. Nie wiem, ale tak jakoś mi się to przez przypadek zrobiło. W sensie, ja widziałem wcześniej na obiektywie, że trzeba te fajerwerki wystrzelić, ale nie wiedziałem, że tak to się ułoży. Zabiłem ich dwóch naraz. Chciałem ją wypchnąć i zobaczyć, co się stanie, ewentualnie wczytać sobie. Tak sobie myślę, kurde, wypchnę ją i to się pójdzie nie tak, to i tak wczytam. Mam niedawno sobie zrobiłem save'a, ale widzę na to, widzę, że kurde, no, szybko poszło. Zatwiłem obydwów naraz. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tam odchodzić, chociaż tu jest jedno z wyjść. No dobra. Już ich w worki zapakowali, co jest? No to nieźle. To ja może... Oj, nie, to jest trespassing, dobra, to nie. Tędy nie, ale mogę iść na pewno tędy, bo tutaj mam zaproszenie, więc ja może pójdę do tamtego wyjścia, które jest na początku i widzimy się już przy wyjściu, w takim razie. Dobra, więc ja już sobie tutaj wychodzę z tego cegu pałacu. Ogólnie to nie spodziewałem się, że będzie to tak wyglądało. Myślałem, że będę musiał kombinować, jak najpierw zdjąć jedną ofiarę, a później drugą, ale jakimś totalnym fartem udało mi się zdjąć dwóch naraz, jakby... LOL. Nie wiem, ale chyba to jest czas, żeby wyjść stąd. Exit mission. No i wychodzi na to, że się udało. Totalnym fartem i też było całkiem ciekawie, bo fajerwerki poleciały, że tak powiem, i można było sobie pooglądać. No ciekawie, ja tutaj achievementy pozostawałem, expo też powpadało dość sporo, bo dość sporo podkrywam, ale patrzcie, ile tu jest sposobów na to, żeby to zrobić, nie? Jakby jest tutaj z milion, dosłownie jest, no, z kilkadziesiąt tego już w tym momencie na naszych oczach, mam 19 tysięcy expa, więc nieźle, no tutaj ogólnie wynik, no, powiedzmy, że nie jest najlepszy, dlatego, że musiałem kilka razy wczytywać grę i szukać tego, jak widzicie, zajęło mi to dość długo, ale właśnie nie wiedziałem do końca, co tam mam ogarnąć i nie chciałem też zrobić tak, żeby to wyglądało zbyt prosto, czy nie chciałem jakby tych ofiar jakoś udusić i koniec, kropka, bo to byłoby zbyt nudne, dlatego szukałem i jakoś wpadłem na pomysł, żeby to ogarnąć. Już myślałem, że będę musiał sprawdzić w necie, bo też chciałem to w jakiś taki pokazowy sposób zrobić, ale mi się udało na szczęście, więc nie musiałem tego sprawdzać na całe szczęście. No i ja myślę, że ta misja też była ciekawa. I mamy cutscenkę. How was Moscow? Kamarov is gone. I set him up as a Langley spy.
It's quite the scandal at the FSB. His death will not be investigated. Your turn. Very well. The secrets of the global elite. 5 years of work. Everything we've collected. This thing makes WikiLeaks look like a gossip rag. The pen beats the sword, huh? I have found that whoever wields the sword decides who holds the pen. Smile, Victor. Your reputation is safe. Now run along. I'm sure you have pretty dresses to attend to. Victor. Good luck with the show. I have a feeling it's going to be the one you'll be remembered for. Aha, no to już wiemy jak... Jak doszło do tego, że została zlecona śmierć naszej ofiary, którą właśnie się zajęliśmy. Myślę, że misja była ciekawa bardzo, dosyć też oryginalna, tak myślę. No i przynajmniej zrobiłem to w całkiem nienudny sposób, tak myślę, bo ogólnie sposobów na śmierć jest tak dużo, a udało mi się to zrobić z fajerwerkami, więc nawet jest fajnie. Więc myślę, że jeśli wam się podobało, to możecie oczekiwać na następne filmy, ponieważ ja już postaram się zrobić tak, żeby robić jedną misję w jednym odcinku. No i jeśli wam się podobało, to oczekujcie na następne materiały, bo myślę, że może być ciekawie, a może i nawet ciekawiej. I ja byłem Ender, a to był Hitman. Cześć, pa i na razie.